Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie terytorialnym. Ustaliła ona nie tylko status prawny gmin, ale także zdecydowała o daniu społecznościom lokalnym prawa decydowania o przyszłości ich lokalnych wspólnot. Lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze w powojennej, wolnej Polsce wybory samorządowe, które stanowiły ważny krok w budowaniu państwa obywatelskiego. 25 lat samorządności to piękny jubileusz. W 90 roku, od początku roku, przygotowywaliśmy się już do nadchodzących wyborów. Pełniłem wówczas funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego i od 4 czerwca 1989 roku wiedzieliśmy, że trzeba zmienić Polskę, również tą gminną. Przygotowywaliśmy się nowych ról, wiedzieliśmy, że dzięki zaangażowaniu ludzi komitetu jesteśmy w stanie taką władzę przejąć. Ale wybory 27 maja 90 roku były o wiele trudniejsze niż te z roku poprzedniego. Musieliśmy tu na miejscu, w każdym okręgu wyborczym, rywalizować z przedstawicielami dawnej władzy, z członkami PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, tymi, którzy wcześniej zasiadali w urzędzie gminy czy w Radzie Miejskiej. Ale wygraliśmy. Wygraliśmy te wybory, mieliśmy dobrych kandydatów, byliśmy przygotowani. Mieliśmy swoich przedstawicieli, kandydatów na burmistrza, na przewodniczącego rady, delegata do sejmiku. Jak zmieniła się serocka rzeczywistość w okresie minionych 25 lat? Jednym z wielu ważnych założeń serockiego samorządu od początku działalności w latach 90. było tak zwane otwarcie i połączenie miasta i gminy z Jeziorem Zegrzyńskim. Jego powstanie w 1963 roku wpłynęło bowiem nie tylko na zmianę nadnarwiańskiego krajobrazu, ale w ogromnym stopniu zdeterminowało rozwój obszaru gminy Serock i życie jego mieszkańców. Tysiące ludzi, szczególnie warszawiaków, zaczęło przybywać nad Jezioro Zegrzyńskie w poszukiwaniu odpoczynku i wytchnienia, a także ziemi pod działki rekreacyjne. Po wyborach wśród radnych, którzy reprezentowali poszczególne sołectwa i miasto, były tak ogromne plany, były tak zażarte dyskusje, co, gdzie i w którym miejscu robić, że czasem groziło to nawet rękoczynami na sesji, ponieważ krewcy radni walczyli o swoje tereny, o swoje wsie i ciężko było pogodzić ich czasem. Ale do tego wszystkiego to trzeba wykonawcy, który by pokierował tym wszystkim. Szczęściem naszym był obecny nasz pan burmistrz, który kandydował na stanowisko burmistrza. Człowiek, który był po prawie administracyjnym, trochę pracował już w administracji, co prawda w dziale szkolnym, z ogromnym zaangażowaniem włączył się w odbudowanie, aż najpierw zacząć od Serocka. Wzdłuż linii brzegowej w latach 60. i 70. wybudowano ponad 20 różnego rodzaju ośrodków wypoczynkowych, których inwestorami były zakłady pracy, instytucje, grupy zawodowe. Wprowadzenie gospodarki rynkowej sprawiło, że utrzymanie większości z nich przestało być opłacalne w zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych. Sytuacja ta skłoniła samorządowców już w latach 90. do pozyskania nowych inwestorów dla upadających ośrodków i wspierania inwestorów nowych obiektów hotelowych, które dobrze prosperując wpływają pozytywnie na rozwój i promocję gminy. Oferują też, co istotne, miejsca pracy mieszkańcom. Przez pierwsze lata po wyborach samorządowych 1990 roku siedziba władz samorządowych mieściła się w starym budynku. W 1995 roku rozpoczęła się odbudowa historycznej części miasta, której pierwszym elementem była budowa na staromiejskim rynku serockiego symbolu samorządności – ratusza. Oddano go do użytku w 1997 roku. Kolejnym etapem było odtworzenie pierzei rynku pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Konsekwentnie pozyskiwano grunty i fundusze na budowę nowych, modernizację istniejących i utrzymanie dróg. Szczególnie ważne były wieloletnie starania o wybudowanie obwodnicy Serocka. Jej oddanie do użytku w 2011 roku wpłynęło na poprawę warunków i bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście i w gminie. Bardzo istotną częścią planów inwestycyjnych są inwestycje związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Na terenie gminy powstały stacje uzdatniania wody w Łasze, Jachrance, Borowej Górze, Stanisławowie i Wierzbicy oraz dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej. Równolegle z budową infrastruktury wodociągowej prowadzone są inwestycje kanalizacyjne. Dostęp do kanalizacji ma blisko 90% mieszkańców miasta i około 40% mieszkańców terenów wiejskich. Sołtysem jestem od 1984 roku. Pierwsze dwie kadencje to były czasy, to jeszcze przed demokracją. Dopiero od 1990 roku mam to udokumentowane. Jak zostałem się sołtysem, to wiadomo. We wsi tu niewiele jeszcze było. Wiadomo również, że sołtys sam tego nic nie skóra nie zrobi. Trzeba to przy współpracy jakiejś. Od tego czasu właśnie samorząd gminny jest ten sam. I współpracujemy przez 25 lat już wspólnie. Nad porządkiem i bezpieczeństwem w gminie od 1992 roku czuwa Straż Miejska. Do znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych należą przede wszystkim zagospodarowanie plaży miejskiej. Według projektu zakładającego umiejscowienie na powiększonym terenie plaży zróżnicowanych funkcjonalnie stref. Powstały wówczas boisko do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki plażowej, spacerowe ciągi rozgraniczające funkcjonalne strefy o różnym przeznaczeniu. Budowę ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej o długości około 3,5 km wzdłuż linii brzegowej na odcinku Wierzbicy, Serocki, Jadwisin. Budowa mola z przystanią pozwoliła na cumowanie statków oferujących rejsy z Warszawy i rejsy krajoznawcze po jeziorze i Narwi. Plażę połączono z nadbrzeżem traktem spacerowym oraz siecią ścieżek pieszo-rowerowych biegnących opodal obiektów zabytkowych, prowadzących przez tereny objęte warszawskim obszarem chronionego krajobrazu i trzema rezerwatami przyrody. Obowiązkiem wobec przodków było zagospodarowanie historycznego terenu grodziska Barbarka w Serocku, posadowionego już w średniowieczu na wysokiej skarpie u zbiegu Bugu i Narwi. W 1996 roku serocki samorząd przejął prowadzenie szkół na terenie miasta i gminy Serock. Podjęto szereg działań inwestycyjnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków edukacji dzieci i młodzieży. Polegały one na rozbudowie, remontach, modernizacji budynków, budowie boisk szkolnych i placów zabaw. W 1996 roku, a potem w 2012, rozbudowano i zmodernizowano budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. W latach 1999-2011 rozbudowano i zmodernizowano szkołę w Serocku. W ramach tej samej inwestycji zbudowano nowe przedszkole w Serocku. Szkoła w Jadwisinie została zmodernizowana w latach 2010-2014, a w 2013 roku wyremontowano przedszkole w Zegrzu. W latach 2002-2006 miałem zaszczyt być pierwszym mieszkańcem Zegrza, który dostąpił
honoru pełnienia obowiązków przewodniczącego Rady Gminy w Serocku. Nie ukrywam, że już wtedy w moich myślach i w moim przekonaniu skrystalizował się obraz, iż ustawa o samorządzie gminnym, mimo że jedna z najlepszych, jakie w tamtych latach udało się wprowadzić, wymaga wielu zmian, ale zmian na korzyść samorządności. W tym okresie udało się zmienić wiele inwestycji, które wpłynęły na jakość życia mieszkańców. To przede wszystkim infrastruktura drogowa, parkingi, ale również doprowadzenie gazu do granic osiedla, doprowadzenie nowej sieci wodociągowej i aktualne prace nad kanalizacją ściekową. Znaczącym przedsięwzięciem zaspokajającym sportowe aspiracje społeczności gminy było doprowadzenie do zrealizowania budowy hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Hala sportowa została zbudowana wspólnie z powiatem legionowskim. Gruntowne zmodernizowanie w 2011 roku stadionu miejskiego w Serocku przy powstałym w okresie minionego 25-lecia budynku zajmowanym obecnie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. OSIR jest organizatorem zajęć i wielu wydarzeń sportowych. Biegi wojciechowe, marsze Nordic Walking, turnieje piłkarskie, siatkarskie, judo czy tenisowe. Tu prowadzi swą ponad 60-letnią działalność klub sportowy Sokół i różne sekcje sportowe. Na potrzeby mieszkańców zbudowano lub zmodernizowano również inne budynki użyteczności publicznej. Wprowadzono segregację odpadów komunalnych przy Miejsko-Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W 2006 roku stworzono w zrewitalizowanym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku salę widowiskową, a w 2012 roku oddano nowy budynek Ośrodka Kultury w Serocku, od 2015 roku Centrum Kultury i Czytelnictwa, które jest organizatorem większości wydarzeń kulturalnych wpisanych do kalendarza serockich imprez. Najważniejsze to święto patrona Serocka, świętego Wojciecha, poprzedzone barwnym korowodem, wianki, święto darów ziemi czy warsztaty rzemieślnicze na Podgrodziu. Gmina promuje swe osiągnięcia na stronie internetowej www.serock.pl oraz w miesięczniku Informator Gminy Serock, wydawanym od 1991 roku. Najmłodszą zrealizowaną inwestycją podnoszącą atrakcyjność turystyczną Serocka jest utworzenie Izby Pamięci, Kultury i Tradycji Rybackich Obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w zrewitalizowanym zabytkowym budynku dawnej szkoły, gdzie powstaje nowoczesna ekspozycja multimedialna i punkt informacji turystycznej. 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę, na mocy której ustanowiono w Rzeczpospolitej Polskiej odnowiony samorząd. W ślad za tą ustawą powstała również gmina Serock, w której dzisiaj jesteśmy, o której historii przez te ostatnie 25 lat mamy szansę dwa słowa powiedzieć. Samorząd łączy w sobie element rozwoju życia ekonomicznego i społecznego. Trudno te dwie sfery rozdzielać. Obie mają ogromne znaczenie. Obie traktowane łącznie sprawiają, że ocena funkcjonowania tego samorządu jest taka, a nie inna. Oprócz sesji roboczych Rada Miejska odbywa sesje uroczyste, które związane są z obchodami święta patrona Serocka, świętego Wojciecha, ale również najważniejszymi wydarzeniami historycznymi w dziejach Rzeczpospolitej. Chodzi tutaj o 11 listopada, Dzień Odzyskania Niepodległości. Wręczane są pierwsze dowody osobiste młodym mieszkańcom, tym, którzy wkraczają w dorosłe życie. Jestem przekonany, że te ostatnie 25 lat funkcjonowania samorządu w gminie Serock to oczywiście nie jedynie pasmo sukcesów, ale jednak dobrze zagospodarowany i wykorzystany czas. Do niewątpliwych osiągnięć samorządu trzeba zaliczyć współpracę i wymianę z miastami partnerskimi.
Serock zainicjował ją jako pierwszy w powiecie legionowskim i rozwija nieprzerwanie. Z litewską Ignaliną od 1999 roku, włoskim Czeleno od 1998 roku, czeskim Landskron od 1999 roku, a także od 2014 roku z gminą Głuboczyca z rejonu żytomierskiego na Ukrainie. Oraz polskimi miastami, Dzierżoniowym od 2004 i Radzionkowym od 2010 roku. To w uznaniu dla międzynarodowej współpracy promującej ideę Zjednoczonej Europy społeczności miasta i gminy Serock zostały przyznane Nagrody Europy. Dyplom europejski w 2009 roku, flagę honorowej Rady Europy przekazał miastu Serock Wilfried Bohm, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Trzeba też zauważyć w okresie ostatniego ćwierćwiecza działalność czterech gminnych ochotniczych straży pożarnych, posiadających własne remizy z zapleczem socjalnym i coraz lepszy sprzęt gaśniczy. Rozkwit działalności kultywujących tradycję i udzielających się we wszystkich przedsięwzięciach gminnych kół gospodyń wiejskich, działalność nowo powstałych stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz gospodarstw agroturystycznych. Charakterystyczną dla serockiej gospodarki działalność wyspecjalizowanych gospodarstw sadowniczych. Ważnym elementem rozwoju gminy było opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, które uwolniły tysiące hektarów ziemi pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą i turystykę. Herb, barwy i flaga miasta i gminy Serock zostały przyjęte przez Radę Miejską w Serocku dnia 22 kwietnia 1995 roku. W błękitnym polu umieszczona jest postać świętego Wojciecha w stroju biskupim. Barwami miasta i gminy Serock są kolory błękitny, złoty, biały i czerwony, ułożone w poziomych, równoległych pasach. Dnia 27 kwietnia 2002 roku zatwierdzono hejnał gminny. Oparty jest on na motywach opery Halka Stanisława Moniuszki. Kurant rozbrzmiewający na rynku codziennie o każdej pełnej godzinie oparty jest na melodii serockiego walczyka, który skomponował Marian Różycki, nauczyciel muzyki z Serocka. Słowa walczyka serockiego napisał Janusz Plewko. Wybory z 27 maja 1990 roku rozpoczęły trudny, jak pokazują lata doświadczeń, proces odzyskiwania państwa i przekazywania go obywatelom. Do polskich miast, wsi i miasteczek przywrócono samorząd terytorialny, stwarzając społecznościom lokalnym możliwość budowy własnej tożsamości, własnego bytu w oparciu o własne oczekiwania, własne potrzeby i realne możliwości. To już 25 lat od tych pamiętnych wydarzeń. To piękny jubileusz, który skłania do refleksji, do wspomnień, do podziękowań, ale także do świętowania. Ale przy wspominkach, przy refleksji, przy świętowaniu warto jednak pamiętać o rzeczach niezwykle istotnych. Po pierwsze, nie byłoby tego jubileuszu, gdyby nie marzenia milionów Polaków o wolnej i suwerennej ojczyźnie. Mimo klęsk, mimo niepowodzeń, mimo rozczarowań, to w naszych sercach przez wieki tliło się pragnienie wolności. Gdyby nie odwaga i determinacja Polaków, gdyby nie siła narodu, której wypadkową była solidarność, tego jubileuszu po prostu by nie było. Musimy również pamiętać, że zapewne tego jubileuszu by nie było, gdyby nie wiara i wsparcie naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. To przecież on mówił nam o wolności, to on nas ku tej wolności prowadził i to on uczył nas, jak z tej wolności korzystać i jak ją zagospodarować. Dzisiaj, po tych 25 latach, zapewne każdy z nas wspomina
wraca do tych ważnych wydarzeń. Dokonuje analizy to, co zrobił dobrze, co mu się udało. Ja w swojej karierze zawodowej, w swojej służbie dla tej gminy przez 25 lat spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Radnych, sołtysów, działaczy społecznych, sportowców, nauczycieli, wychowawców, przedsiębiorców, rolników, leśników, strażaków, żołnierzy, młodzież. I chciałbym, korzystając z tej okazji, serdecznie wszystkim podziękować za ten ogromny trud i ogromne zaangażowanie i wielką pracę dla tej naszej małej społeczności lokalnej, dla tej naszej małej ojczyzny. Każdy z Państwa wniósł coś dobrego do swojej rodziny, do swojej miejscowości, do naszej gminy. Chciałbym za to serdecznie podziękować, a przede wszystkim za to poczucie odpowiedzialności za własną rodzinę, za własną miejscowość, za własną gminę, w konsekwencji za naszą ojczyznę. Wiem, że każdy dzień przynosi nowe problemy, nowe wyzwania i wiem, że coraz trudniej je zrealizować i zaspokoić, ale niech te 25 lat, niech ten dorobek 25 lat będzie dla nas podstawą do dumy i satysfakcji, ale też niech będzie dla nas motywacją do jeszcze większego wysiłku na rzecz naszej społeczności lokalnej. Tego Państwu wszystkim z okazji 25-lecia samorządności gminnej serdecznie życzę.